W pewnej parafii, na wsi był pijak. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że cała wioska nie piła, a on owszem, tak jest, w Polsce na wsi nie pili oprócz jednego. Tak więc ten pijak działał wszystkim na nerwy, a zwłaszcza miejscowemu proboszczowi. I tak pewnego dnia proboszcz spotkał pijaka nad rzeką. Podszedł do niego i grożąc palcem powiedział: Synu, za dużo pijesz. Chodź, och w wodzie, niczym Jan. A wtedy odnajdziesz Jezusa. A że proboszcz na wsi ma autorytet, to pijak się zgodził. Zresztą i tak był w takim stanie, że nie bardzo mógł protestować. Weszli więc po pas do rzeki, a proboszcz chwycił pijaka za kudły i sru jego głowę pod wodę. Potrzymał go tam z pięć sekund, wyciągnął i pyta. Synu, czy odnalazłeś już Jezusa? Na co pijak czknął i pokręcił przecząco głową. Wtedy ksiądz znowu go pod wodę. Tym razem na dziesięć sekund. Po czym wyciąga go i pyta. Synu, czy odnalazłeś już Jezusa? Pijak pociągnął nosem i znowu pokręcił przecząco głową. Wtedy proboszcz się wkurzył chwycił go za łeb i do wody. Na pół minuty. Następnie wyciąga go i krzycząc pyta. Synu, czy odnalazłeś już Jezusa? Na co pijak podniósł palec do góry, wypluł wodę i spokojnie zapytał. A jest ksiądz pewien, że tu wpadł?